Maksymalizowanie zysków w krótkim terminie po prostu stało się bogiem współczesnego świata i jedynym prawem z całego dekalogu jest teraz tylko jedno przykazanie – maksymalizować zyski. On już pieniądze zarobił, on już wzrost ten osobistej fortuny zaliczył, no to już ma za sobą. Jest jednym z najbogatszych ludzi świata. Zanim ogłosił dekadę na szczepień, rok wcześniej miało miejsce spotkanie tak zwanego Klubu Dobroci, czyli największych miliarderów USA, którzy spotkali się w Nowym Jorku po to, żeby ustalić, jak zainwestować ich fortuny, po to, aby zmniejszyć wzrost populacji na świecie. Przede wszystkim musimy wiedzieć, kto stoi za tymi pieniędzmi. Musimy doskonale rozumieć, jakie ma cele. To jest człowiek sprawczy, to jest gość, który dysponuje i pieniędzmi, i wpływami ogromnymi. Trzeba brać pod uwagę to, co mówi. W grę wchodzi tutaj naprawdę bardzo wielka pula do podziału. To jest nie tylko osoba, która zainwestowała w te różne firmy, gdy one jeszcze były gdzieś tam startupami, ale to jest również osoba, która posiada udziały w firmach farmaceutycznych, wpływa na różnego rodzaju instytucje, ciała międzynarodowe.